opowiem Ci o niej. Dlatego, że jest wrażliwa, niesamowita, ale cholernie silna. Wiesz, opowiem Ci o kobiecie. To jest wyjątkowe, dlatego że za każdym razem, kiedy myślę sobie, co jest tak fascynującego w kobiecie, to zastanawiam się w ogóle nad tym, dlaczego ona została stworzona dla nas, mężczyzn, przez naszego Pana, przez naszego Boga. I jak zwrócimy sobie uwagę na przykład na Księgę Rodzaju, o tym, że Adam był po prostu w pięknym raju i on sobie tam wszystkie rzeczy układał, wszystko robił i tak dalej, i w pewnym momencie Bóg zauważył, że ten Adam sobie nie radzi, że potrzebuje kogoś do pomocy. I to jest niesamowite. Dlaczego? Dlatego, że kobieta powstała po to, żeby dopełnić Adama. To jest wyjątkowe. Ale dzisiaj Ci opowiem o tym, dlaczego kobiety są niesamowicie wyjątkowe. Dlatego, że kobiety w ogóle myślą w kategoriach 4D. Jak ja idę gdzieś do sklepu i na przykład, nie wiem, mam coś kupić, to przechodzę poprzez, nie wiem, chodnikiem, witryną, idę tam, gdzie po prostu, wiesz, gdzie po prostu myślę. A zawsze, gdy z moją żoną, to wiesz, ona myśli 4D. Ona wie, co jest w witrynach sklepu, ona wie, że tam jest jakaś przycena, ona wie, że coś tam się zdarzyło. Kobiety widzą globalnie, widzą niesamowicie. To jest wyjątkowe. Dlaczego? Bo mają niesamowity zmysł. Do tego stopnia, że pamiętam, że jak kiedyś szedłem sobie z moją żoną, idziemy sobie spacerkiem, idzie mój synek, idzie moja żona, trzymam moją żonę za rękę, idziemy po prostu parkiem, tak jak tutaj, i w pewnym momencie mi delikatnie głowa, to jest niesamowite, poprzez wiatr, delikatnie głowa przechyla się na lewą stronę i moja żona do mnie mówi: i co? Ładna? Dlaczego? Ja się obracam, mówię: ale że, o co chodzi, ale jaka, że ładna, ale że kto? Ona mówi: to nie udawaj, że nie wiesz. I obracam się, słuchajcie, w lewo i patrzę, gdzieś pół kilometra dalej stoi obiekt, który być może mi się podobać, ale żona już wie. Ona go zauważyła, ten obiekt, czyli tą drugą kobietę zauważyła już w wejściu po prostu do parku. Dlaczego? Bo kobiety mają niesamowity zmysł. Chcę Ci o tym powiedzieć, że to jest wyjątkowe wśród kobiet, dlatego że kobiety zostały stworzone na obraz i podobieństwo Boże po to, żeby dopełniać mężczyznę. W ogóle w Biblii niesamowite to jest pokazanie człowieka. Prawdziwy człowiek to jest ten, który jest złączeniem kobiety i mężczyzny jako jednego ciała. I wiesz, dlaczego to jest tak bardzo niesamowite? Dlatego że w momencie, kiedy zdamy sobie sprawę z tym, jaką niesamowitą wartością jest kobieta, czyli czego potrzebuje, że ona potrzebuje, żebyś ją kochał. Ona potrzebuje czuć, że ty jesteś jej facetem. Ona potrzebuje czuć, że ma w tobie zaufanie. Ona potrzebuje czuć, że ty jesteś ostoją, że jak ty coś powiesz, to tak jest. I to jest coś, co ja zrozumiałem ostatnio. Mam 33 lata i ja dopiero ostatnio głupek zrozumiałem, czego praktycznie potrzebuje ode mnie żona. Że ona nie chce ode mnie tych wszystkich rzeczy, które jej daję, tych świecidełek, tego wszystkiego, tego, wiecie, tego, co można sobie kupić. Tylko ona potrzebuje odczucia, że ja jestem jej dopełnieniem, że ja ją wybrałem na swoją kobietę i że to ja będę się o nią troszczył, ja będę o nią zabiegał, ja będę ją kochał, ja będę sprawiał, że ona będzie się czuła wyjątkowo. Dlaczego? Bo takie są kobiety. Kobiety są niesamowicie silne, są niesamowicie mocne, ale co jest też bardzo ważne, kobiety myślą w kategoriach 4D. To jest tak, że w moment, kiedy dla Ciebie może się wydawać, że coś jest oczywiste, kobieta zawsze szuka, że może być coś obok. Dlaczego? Bo Ty sprawiasz, że nie czuje się pewnie. Biblia do nas mówi jasno i konkretnie, że w momencie, kiedy kobieta pojawiła się na ziemi, to jest moment, kiedy zaczęła urozmaicać życie mężczyzny. Oczywistym jest faktem, że wąż, czyli szatan, zwiódł kobietę. Dlaczego? Dlatego, że kobiety mają też swoją niesamowitą łatwość w zaufaniu innym osobom. Ale to też sprawia, jak bardzo potrzebują tego, żebyśmy my byli razem z nimi. Więc dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o niej. Chcę Ci opowiedzieć o czymś niesamowitym. Chcę Ci opowiedzieć o tym, że prawdziwie nigdy my, faceci, nie możemy być prawdziwie ludźmi, nie możemy być prawdziwie szczęśliwi, nie mając obok siebie tej drugiej połówki. Chcę Ci powiedzieć o niej, że dzięki niej, rozumiesz, możemy wyrażać swoją męskość. Chcę Ci powiedzieć, że dzięki niej możemy naprawdę iść jeszcze głębiej dalej. Chcę Ci powiedzieć, że według wszystkich możliwych badań, jakie są behawioralnych, to dzięki relacjom z Twoją żoną, z Twoją dziewczyną, z osobą, którą masz obok siebie, to dzięki tym relacjom jesteś w stanie iść po prostu dalej, sięgać po jeszcze dalsze rzeczy, zdobywając je. Chcę Ci powiedzieć, że dzięki niej, rozumiesz, możesz naprawdę sięgać po rzeczy, które nawet Tobie w głowie się nie myślały. Dlaczego? Bo dzięki niej, rozumiesz, jesteś w pełni doskonały, taki jak Cię stworzył Bóg. Więc powiedz mi dzisiaj poważnie, że nie chcesz odbudowywać sobie relacji. Powiedz mi dzisiaj poważnie, że jesteś ważniejszy niż Twoja żona, niż Twoja dziewczyna, niż ta osoba, która jest z Tobą. Powiedz mi, że jest dzisiaj coś ważniejsze, rozumiesz, niż to, żeby poświęcać jej czas, żeby sprawić, żeby ona się czuła kochana. Powiedz mi, że jest coś ważniejsze. Rozumiesz, w momencie, kiedy my zdamy sobie z tego sprawę, w moment, kiedy zaczniemy żyć w ten sposób, w moment, kiedy zaczniemy oddawać właśnie niesamowitą, wiesz, rozumiesz, niesamowity wyraz szacunku naszym niesamowitym kobietom, to jest moment, kiedy zaczniemy być prawdziwie mężczyznami, zaczniemy być prawdziwie facetami.
Dlaczego? Bo bycie mężczyzną to jest bycie w otoczeniu kobiety, która sprawia, że ty sięgasz jeszcze dalej. Więc jeżeli masz taką kobietę, to nie myśl o kimkolwiek innym. Albo, co jest bardzo ważne, znajdź sobie taką osobę. Dlaczego? Bo wtedy będziesz mógł robić więcej. I dlatego Bóg stworzył kobietę obok mężczyzny, po to, żeby sprawiła ta kobieta, żeby była jeszcze w pełni doskonała miłość, którą Bóg stworzył, stwarzając człowieka. To jest fascynujące. Nie jesteśmy osobno. Nie jesteśmy dwoma stronami półkul. Nie jesteśmy dwoma osobnymi osobnikami. Jesteśmy jednością. I tak tego od nas, tego pragnie Bóg. A ty co z tym zrobisz? Zależy od ciebie. Jak długo jeszcze czasu będziesz potrzebował, żeby to zrozumieć? Trzymaj się.